Cześć robaczki. Wracamy znowu do naszych dziewczyn. Lukrecja. Lukrecja wstała, jest wyspana i wszystko jest w porządku. Gorzej niestety z Sonią, która się dzisiaj spóźniła do pracy, bo zasiedziałyśmy się u sąsiadów i poszła głodna z tego powodu i też nie dospała do końca, biedna. No dobrze, Lukrecja dostała nowy strój. Dlatego chciałabym, żeby się przebrała. Taki trochę bardziej roboczy, mniej romantyczny. Ty się przebierzesz, rozumiem, na dole. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest głodna bidulka, no to też niech sobie coś tam wciągnie. Weź resztki. Byłyśmy wczoraj... okej, dobra. Ciekawe. I teraz pójdziesz na górę z tym żarciem? Serio? Ciekawe, ciekawe, bo musisz się przebrać tam na górze, tak? Jak te Simsy. Nie. Nie, po prostu kompletnie zrezygnowałaś. Nie wiesz, co masz zrobić. No dobrze, to jeszcze raz. Zmień strój, kochana. Dzień miłości. Czekajcie, Octavia Moon wygrała na loterii. Szkoda, że nie my. Dobrze, zjedz te jajka na toście. Jak one w ogóle wyszły? Normalne. No to i tak jest całkiem nieźle. Sonia zrobiła wczoraj i nawet nie marudziła, że nie od domowych kurek. Zbierz, proszę cię, cały plon. Nie trzeba podlać. W sumie całą noc padało, więc pewnie nie. Tu też zbierz cały plon. I co my dzisiaj będziemy robić? O, a czy to nie jest Sony rower? Bo chciałam zauważyć, że dziewczyny ciągle gubią rowery. Zostawiają je gdzieś po świecie. Jestem ciekawa, właśnie, wielu rzeczy jestem ciekawa. Na przykład muszę wam opowiedzieć, co zrobiłam, bo trochę zrobiłam. Na przykład kupiłam więcej wiatraków i wywaliłam panele słoneczne, bo za słabo działały. Kupiłam też dodatkowy zbieracz rosy i pozbyłam się tego telewizora, bo nam strasznie żarł prąd. Więc tu o tyle jest lepiej. Pokaż rachunki. Okazuje się, że można rachunki sprawdzać tutaj. I nie wiem, dlaczego mi się nie zachowuje. Tutaj, mimo że mam wciśnięte zachowaj, być może dlatego, że wciąż jeszcze płacimy te rachunki jakoś tak. Może po prostu, wiecie, po tygodniu to się unormuje, bo cały czas jesteśmy na plusie, ale no nie wiem, bo Sonka chce sprzedać energię, ale marudzi za każdym razem, jak kupujemy nowy sprzęt do zachowywania energii, więc nie wiem. Aha, nie byłaś nigdzie. Nie byłaś nigdzie w świecie ostatnio. Tak, w poprzednim odcinku stworzyliśmy sobie tutaj na parceli. Boże, jeszcze nie ogarniam tych światów. Stworzyliśmy sobie. Gdzie to jest? Halo. Tu sobie stworzyliśmy miejsce do tworzenia, takie twórcze gniazdko i to jest mega super fajne, ale będzie trzeba zagłosować i w tym tygodniu czeka nas tych głosowań dużo na pozostałe parcele publiczne. Przejrzyj lokalne plany działania. No właśnie, chcemy tak. Wpływ za posiadanie działających obiektów, tak, to chcemy wprowadzić. Świetne są te. Podczas obowiązywania tego lokalnego planu działania Simowie rozwijający kariery związane z rozrywką będą otrzymywać większe wynagrodzenie. Wspólnymi siłami postaramy się o to, by Simowie mieszkający w naszej okolicy dbali o sprawność fizyczną.
Potrzeba jednej małej pomocy mieszkańców w formie podwyżki tygodniowych. Potrzeba jedynie małej pomocy mieszkańców w formie podwyżki tygodniowych rachunków. No dobrze. Nasz nowy lokalny plan działania pomoże Ci wygrzebać się z dołka i posadzić w nim kwiaty. Chwyć za sekator, oddaj bla bla bla. Praca w ogrodzie niesie wiele korzyści. Zasiejmy pozytywną inicjatywę, wspólnie zbierzmy jej plon. Zielone światło dla technologii. Będą otrzymywali większe wynagrodzenie. Ja bym starała się chyba o to i o to. Przecież to też jest fajne. Żeby... Bo teraz działa mania przetwarzania, tak? Po wdrożeniu inicjatywy będziemy mogli nagradzać simów, dla których odpowiedzialność idzie w parze z kreatywnością. Wszyscy, którzy pozyskują materiały dzięki maszynom do recyklingu, z nich różne cuda, za pomocą będą zyskiwać wpływ. Fajnie! A, czyli co tydzień może być coś innego. Okej. Chcielibyśmy, żeby ten ślad ekologiczny się zwiększył. No i chcemy zarobić, więc może najpierw to, a później będziemy optowali za tym. No i oczywiście będziemy głosowali na tych pozostałych parcelach, żeby tam mieć ogród i żeby tam mieć też taki, no, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Bazarek? Coś takiego. Ojoj, spaliło nam się. Ojoj. Takie mam pytanie, czy da się to zrecyklingować? Chyba nie. A może? A jak schowam do wyposażenia rodziny? Bo to powinno być możliwe. Chyba, że na to nie wpadli. To jest bardzo prawdopodobne. Ale... ale spróbujemy. Bo mogę go sprzedać za 160. Zobaczymy, czy da się to zrecyklingować. Ja nie sądzę, żeby oni na to wpadli, ale czemu nie? No, sprawdźmy to. Dobra. Moja droga. Ty jeszcze jesz śniadanko. Ale żeś sobie miejsce na to śniadanie znalazło. No dobra, no okej, no dobrze. Jesz śniadanko, jak zjesz, to zajmiesz się roślinkami. I potem skoczymy zobaczyć, czy da się to zrecyklingować, czy nie. O, zbierz biopaliwo. Pielęgnuj. Weź mąkę ze świerszczy. Zobaczymy, co to. Nakarm świerszcze. Pielęgnuj. I zobaczymy, czy możemy coś jeszcze zrobić z nimi. Chyba bym chciała jeszcze inne owady w takim razie, bo to jest fajne. No strasznie wolno je, chciałam zauważyć. Sorry, Tina, na razie sobie darujemy, bo mamy dużo do zrobienia. Ile ty będziesz jadła, laska? Halo! Już się najadłaś, wystarczy. Tak jakby jej się przyblokowało, bez sensu. O, już się ucieszyła. Czy to trzeba podlać? Na szczęście nie. Dobra, no i teraz tak wygląda na to. Zebrałaś? Ja chcę wiedzieć w ogóle, skąd wziąć nasiona soi. Mąka ze świerszczy. A co robi mąka ze świerszczy? Ha, pewnie się przekonamy. A dlaczego się kondycja moich świerszczyków obniża? Moje świerszczyki. Nie wiem, czy zrobię, jak wyczyść zrobię, to czy mi wyczyści w ogóle, wiecie? Bo chyba tak. Chyba tak jest. Musisz, siusiu? To leć, a potem biegniemy dalej. Lecimy za nią do toalety.
tam w poniedziałek chyba się płaci rachunki, tak? Nie jestem pewna, tak mi się wydaje. I oczywiście ja bym chciała, żebyś ty jechała na rowerze. Boże, co tu się dzieje? Słuchajcie, awans w międzyczasie wyskoczył i zawiesił migrenę, ale dobrze, tak czasami bywa. Chciałam sprawdzić, czy da się zrecyklingować. Da się, słuchajcie, da się. Hurra! Czy jednak ma to sens? Dobrze. Okej. No to proszę cię bardzo, zrecyklinguj to. W międzyczasie właśnie. Nie, Sonia jest w domu, a ja chcę, żeby Sonia tutaj wpadła, bo Sonia dostała awans. I co? Osiągnij drugi poziom logiki, osiągnij drugi poziom majsterkowania. Przeprowadź z właścicielem domu wywiad, ok? To tyle, jeśli chodzi o... Dostała bonus, tablet do projektów. Sporządź miejski koncept. Dobrze, to zaraz sprawdzimy, jak już będziemy w chałupce. Ona jest spięta i musi do toalety, więc leć, biedaczku, do toalety. I chciałabym... Najlepiej by było, żebyś porobiła coś, co ci poprawi humor, ale to chyba nie ma za bardzo takiej możliwości. Malowanie chyba ci nie pomoże. Znaczy tak, grzebanie w śmietniku na pewno ci pomoże, bo ty to lubisz. Czekajcie, że znajdziemy jej śmietnik, niech sobie tam... nie można nurkować? Pusty śmietnik, coś takiego. Czy to jest twój rower? Chyba nie. Nie, czy zimny? Ej, rower sam jedzie, ale jaja. Czy to jest twój rower? Nie. Nie, dobra, zafiksowałam się na rowerach. Ona jest głodna i w ogóle potrzebuje, wiesz co, to jednak iść do domu. Będzie z tobą tylko problem tutaj. A tobie potrzeba towarzystwa. No, sobie pogadaj z kim by tutaj, z tym zamaskowanym panem. Przyjazne powitanie, dzień dobry. Twórca mentor. Może nas pomentoruje, słuchajcie. No, dzień dobry, chciałam się przywitać. Dzień dobry. Coś tak zamaskowałeś, koleś. Halo. Cześć. Cześć, stary. Entuzjazmuj się ważeniem napojów. To ona się tego teraz od sąsiadów nauczyła. Poznaj go. I co możemy przyjazne? Ważenie napojów. Co jeszcze? Tak sprawdzam, czy tu coś jest, czego może nas nauczyć, ale chyba nie. Oprócz tego, że może nas nauczyć ważenia napojów. No dobrze, okej. Okay. Ona umie robić ładne świeczki, a my nie umiemy jeszcze. Co, wytwórzmy coś, słuchajcie, jak już tu jesteśmy. Twórz, proszę cię bardzo. Co możemy wytworzyć? Części do ulepszeń przydadzą nam się. Czy my mamy jakieś owocki? Wśród składniki. A, bo to... Oj, to się chyba popsuło. O, to jest zepsute. Groszek zielony. Myślicie, że z korzenia taro można coś zrobić? No i zobaczymy. Załaduj składniki. No przecież załadowałam. Uruchom saturator. Aha, okej. Okay. Czy to można naprawić? Można. A ty nie poszłaś do domu, jak ci kazałam. Cały czas tam idziesz. Ach, Boże, długo to trwało. No dobra. Coś się dzieje z Simsami. Coś tu nie gra do końca. Czy to się samo robi? Bez udziału jej? Chyba tak. Gotowy do zbioru? Nie. Dzieje się. No dobra. Napraw. Jesteś skupiona? To może tak akurat.
odzyskaj części. O, święty Mikołaj. Chciałem tu... O, też będzie szukał. No dobra, dobra, dobra. Ciekawe co? Ciekawe, czy to można zrecyklingować. Teraz zobaczymy. O, nie zrecyklingowałaś tego. Pewnie ktoś ci przeszkodził. Dobrze. Śmieci chyba się nie da. W ogóle tu jest... Ja bym chciała to... Można... O, właśnie. Cieszę się. Znowu ci ktoś przeszkodzi. Ciągle ich ktoś przeszkadza, słuchajcie. Twórz. Jak już tu jesteśmy, to zróbmy coś pożytecznego. Zaraz i tak wrócimy do domu. Czy to już jest gotowe do zbioru? Nie. Myślę, że pomimo niechęci naszej żony do kupowania przedmiotów, ja jednak zakupię te wszystkie obiekty, bo naprawdę jeżdżenie tutaj na tą parcelę doprowadza mnie do szewskiej pasji. Ulala! A co tu się dzieje? Szaleństwo jakieś. O! O! Oj! 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 Oj, oj! Oj! O kurczę! Ała! Ała! O kurde, ale jaja! To ja nie wiedziałam, że te maszyny są takie złośliwe. Okej, okay, zaczynam się trochę obawiać w takim razie. Gotowe znajduje się wyposażenie Sima. Czy mogą już poddać recyklingowi? Nie to. To. Mogę, uff. No tu mi ludzie zawadzają. Zawadzają mi, no. Jutro piątek, będzie można głosować. Hurra, hurra, hurra. Ktoś popsuł. Czemu ci ludzie wszystko psują? Tu musimy chodzić i naprawiać. Czy ty się sobą zajęłaś? Weź o siebie zadbaj. Jakby sama nie wiedziała, że trzeba o siebie zadbać. Bez sensu. Co mamy? Tu niestety nie możemy z tym nic zrobić, więc trzeba to po prostu wyrzucić. Ach, ale pada. Się rozpadało bardzo mocno teraz. I wyrzuć to. Ja bym chciała jeszcze zebrać może ten soczek, co tu robiłam. O, cudownie. Słuchajcie, mamy wszystko. Mamy soczek, mamy to, tamto, siamto. Zrobiliśmy wszystko, co było w planie. Cudownie, bardzo się cieszę. Jest, tylko już późno jest. Już jest późno, ale ja nie kazałam ci sprzątać całego... O! 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 Oj! No to ewidentnie ta maszyna jest obrażona. Co to ma być? Podejrzany napój. Okej, okay, spoko. Wracamy do domu, słuchajcie. Chciałam, żeby te powiadomienia mi nie wyskakiwały, bo wyskakuje po prostu za każdym razem i jest wkurzające. Dobra, moja droga, ty to po prostu już w ogóle odstawiasz manianę. Weź sobie kąpiel nie z dodatkami, z bąbelkami chciałam, żebyś wzięła. Kąpiel błotna, kąpiel z dodatkami. O, kąpiel z bąbelkami zrób, proszę. Ty jesteś zmęczona, w związku z czym zabawisz się jutro. Ktoś tu chyba zaczął robić świece. Twórz świece. Dobra, na razie niestety nie umiemy tworzyć lepszych świec. Ja cię w takim razie położę do łóżka i widzimy się rano.
No, rozpoczyna się głosowanie. Dziewczyny jeszcze dosypiają. Włączyłam dzisiaj Soni pracę z domu. Ona musi się trochę rozerwać. Gdzieś tu powinna być. O matko, koty się bawią, słuchajcie. Czytaj coś. A ty skorzystaj. Ty skorzystaj i podlej. I sprzedaj plon, a właśnie, a propos. Tutaj wrzucimy sobie do lodówki nasze plony z wczoraj. Przynajmniej na razie. Nie wiem, do czego jest ta mąka. Czy ona... Pewnie tak, ona pewnie do czegoś służy, ale nie wiem. Podejrzany napój. Wrzućmy go do lodówki. Nie wiedziałam, że one się psują, no ale okej, no dobra. Teraz napijemy się podejrzanego napoju. Czy ty zebrałaś? Nie. Czy ty podlałaś? Bo nawet nie wiem. Nie, nie podlałaś. Podlej. Sprzedaj. Sprzedaj wszystko. Jak tam się mają robaczki? Najedzone, obniża się. To je popielęgnuj w takim razie. Skorzystaj. Jeszcze mogłabyś pogadać. Wiesz co, pogadaj z roślinką. Nie możesz? Czemu? Dlaczego nie mogę pogadać? Dziwne. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, zrobimy tak. Gdzie ty idziesz? Szperaj. To jest śmietnik? Na górze? Gdzie to jest śmietnik, że ty chcesz szperać? Gdzie ty chcesz szperać, moja droga? A, bo tutaj coś się tak jest. Okej. No dobra, to poszperaj, skoro tak. I wyrzuć. I tu by jeszcze się przydało posprzątać. Dziękuję. Ty widzę, masz zajęcie na cały poranek. Książkę możemy już odłożyć. Ty biedna, powinnaś sobie poczytać. O wiem, kupię im szachy. Albo pojedziemy do parku pograć w szachy. Wniosek o zniesienie. Głosuj na lokalne plany działania. Zagłosujemy sobie tutaj na lokalny plan działania. Jedną i drugą dziewczyną. A potem pojedziemy na inną parcelę. Zagłosować z kolei nie na plan działania, tylko na to, co ma się na tej parceli znajdować. Produkcja czystej energii. O, bo to ma 6, zielone światło ma 6. Można oddać więcej głosów. Dobrze. Moja droga, ty też. Głosuj na lokalne plany działania. Sześć, 7. Dobra. Nie wiem, czy to wystarczy. Jeszcze się zobaczy w niedzielę. O, Bidna jest chora. A co to? Bolesne obowiązki. Sprzątanie bez przyłącza. No ciężka sprawa faktycznie. Jak tam robaczki? Obniża się kondycja. Ale dlaczego? Czy są najedzone? Nic im nie brakuje. Co tobie? Okej, to sobie zjedz. Ty się napij soku pomarańczowego. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Zjedz coś na szybko.
Czemu nie ma? Ach, bez elektryczności nie działa. No to chodź tu. Wręcz prezent. Co możesz jej dać? Kurczę, no daj jej to. Dziel się nastrojem. Pochwal wygląd. Jeszcze romantyczna bądź, no pocałuj ją. O. Bo w sumie, kurczę, to taki ważny dzień, one nawet na randkę nie pójdą, bo my tu mamy obowiązki. Nie, moja droga, ja tu z żoną teraz dzisiejszy dzień spędzam. Chyba, że jutro pójdziemy zagłosować. Nie, dzisiaj. Wiecie co, ja bym chciała, żeby ona wzięła szybki prysznic. A ty się z kolei szybko zdrzemnij. To może ci przejdzie choroba. I potem lecimy, słuchajcie, na parcelę tamtej neutralnej części osady. Nie zdążysz się chyba zdrzemnąć, bo zanim ty tu dojdziesz, to na ten prysznic skończy. Więc to jest po prostu bez sensu. Dobra, lecimy. Mówiłam, że nie zdążysz. No i jesteśmy w Parku Świerków. I głosuj na lokalne plany działania. A dlaczego nie mogę? Głosować można tylko po tym... A, to musimy się przeprowadzić. O kurde, to ja nie wiedziałam. No to nie. Słuchajcie, to nie. To w takim razie robimy zupełnie coś innego. Robimy tak. Proszę cię bardzo. Więcej opcji, romantyczne. Gdzie to jest? Zaproś na randkę. Ta jest głodna, tej brakuje zabawy, a tu mamy możliwość zagrania wspólnie w szachy, no więc graj razem. Niech z tej randki, słuchajcie, wiecie, też będą jakieś dodatkowe plusy. Wyznaj nieprzemijającą miłość, a nie, bo będziesz musiała wstać, to nie. Czekajcie, ja je zapauzuję, bo ja nie myślę, kiedy one gadają. Romantyczne. Możesz flirtować. Możesz się dzielić nastrojem. Co jeszcze? Pochwal wygląd. A ty? Wykonaj serenadę. Spoko. I poślij pocałunek. Myślę, że będą dziewczynki w nastroju do flirtów, mam taką nadzieję. A potem poproszę je, żeby sobie usiadły i porozmawiały tutaj. O, opowiedz historię, swoje sympatii, dobrze. Zaraz opowiem jakąś historię. Więcej opcji, przyjazne. Opowiedz dramatyczną historię. Hej, przeszkadzasz. Opowiesz dramatyczną historię, cel główny. Dlaczego tylko dwie interakcje mi się zaliczyły? Tego nie kumciam. Dobrze, moi drodzy, one sobie tutaj porandkują, spędzą miło czas, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, do usłyszenia. Łapki w górę i pa, pa!